Drodzy widzowie, nazywam się Magdalena Świętek-Bielomska i witam Was bardzo serdecznie na kanale Fundacji Instytut Badawczy Pro Vita Bono. Kiedy kilka miesięcy temu mówiłam o tym, że Chiny stają się nowym hegemonem świata, wiele osób kręciło głową i uważało, że jest to zupełnie nieprawdopodobne. W międzyczasie wiele się wydarzyło i nie ma już co do tego żadnej wątpliwości, że Chiny znajdują się na dobrej drodze do tego, żeby w niedługim czasie takim hegemonem się stać. W międzyczasie bez wątpienia Chińczycy wyrośli na lidera tak zwanego globalnego południa. I co tu jest najważniejsze? Tak zwane globalne południe, czyli ten świat pozazachodni, uznał Chińczyków, uznał Chiny za swojego lidera, za właśnie swego rodzaju hegemona tego świata niezachodniego. I to jest, proszę Państwa, niezwykle ważne. To jest coś, czego w Polsce się nie rozumie, kwestii uznania, kwestii walki o uznanie. Chińczycy to uznanie dostali, zostali w tej roli uznani. Świadczą o tym chociażby udane pertraktacje, które zakończyły się nawiązaniem stosunków dyplomatycznych między Arabią Saudyjską a Iranem, w międzyczasie Arabią Saudyjską a Syrią. Także już trwają rozmowy, by przywrócić normalne stosunki między Egiptem a Iranem. Więc wiele się dzieje i państwa już widzą, że to Chiny będą właśnie tym liderem świata niezachodniego i już Chiny to uznanie otrzymały, co jest absolutnie fundamentalną kwestią do tego, by działać jako określony właśnie tutaj lider polityczny. Na marginesie, jest to coś, czego nigdy Niemcy nie dostali od Europy. Niemcy nigdy nie zostali uznani za lidera Europy, za hegemona Europy, za przywódcę Europy. Nigdy dobrowolnie państwa, narody europejskie Niemców w takiej roli nie uznali i Niemcy już nieraz próbowali takie uznanie na Europejczykach wymusić, z czym mamy obecnie także do czynienia, ale to zupełnie na marginesie. Hegemonia Chin w świecie niezachodnim jest to już fakt. Świat zachodni ze zrozumiałych względów walczy o zachowanie status quo, zachowanie przede wszystkim mocarstwowej pozycji Stanów Zjednoczonych, NATO. Unia Europejska chciałaby przy okazji także ugrać swoje, wreszcie stać się tym właśnie mocarstwem światowym. Więc rzeczywiście wchodzimy w okres bardzo niebezpieczny dla ludzkości, ponieważ żadne imperium nie chce dobrowolnie oddać władzy. Jesteśmy w dość niebezpiecznym momencie, gdyż mamy rzeczywiście do czynienia z czymś, co ja nazywam swego rodzaju trójkątem bermudzkim, który w swoich mackach trzyma cały świat zachodni, a do niedawna trzymał, albo przynajmniej próbował trzymać cały świat. Trójkąt bermudzki składający się z takich trzech głównych filarów: Stany Zjednoczone, Niemcy i pewne państwo na Bliskim Wschodzie. Specjalnie nie wymieniam tutaj wrażliwych nazw. To ten właśnie trójkąt bermudzki utrzymuje to status quo świata zachodniego i walczy oczywiście o zachowanie swoich wpływów. I teraz pojawia się pytanie, dlaczego uważam, że właśnie w świecie zachodnim mamy do czynienia z czymś w rodzaju trójkąta bermudzkiego, czyli coś, co jest w dużej mierze niebytem, czarną dziurą. Czego nie dotknie, to obraca właśnie w niebyt, pochłania i zostawia po sobie swego rodzaju, no właśnie, pustkę i nicość. Skąd ta moja surowa ocena świata zachodniego? I co moim zdaniem będzie oznaczało właśnie to uzyskiwanie przez ten świat niezachodni przewagi nad światem zachodnim, bo to się już powoli dzieje. I przede wszystkim, co będzie oznaczała hegemonia chińska długofalowo w kontekście pewnych zmian kulturowych. Interesują mnie teraz zmiany, w tym właśnie nagraniu, zmiany kulturowe, z którymi moim zdaniem musimy się liczyć. Każdy hegemon
oddziałuje na inne państwa, na cały system. Chiny nie będą dążyć do narzucania swojej cywilizacji innym państwom, gdyż to jest po prostu niemożliwe. Cywilizacja chińska jest ściśle związana z określoną grupą etniczną, ściśle związana jest z określonym terytorium, z językiem i z określoną historią, tradycją. Chińczykiem można się tylko i wyłącznie urodzić. Nie ma więc tutaj możliwości dokonywania jakiejkolwiek ekspansji cywilizacyjno-kulturowej, jak to było w przypadku imperializmu brytyjskiego, czy też amerykańskiego, czy w ogóle całego kolonializmu zachodniego. Tam właściwie ta idea ekspansji własnej kultury, własnego modelu cywilizacyjnego była dość kluczowa. Chiny są ze względów właśnie cywilizacyjnych od tego wolne, ich cywilizacja funkcjonuje inaczej, ale to nie znaczy, że oczywiście nie będzie oddziaływać na inne państwa. I już po dotychczasowym sposobie funkcjonowania dyplomacji chińskiej, sposobie działania Chińczyków, właśnie po tym sposobie, w jaki budują swoją własną pozycję, w jaki rozmawiają z innymi państwami, już widać tę diametralną różnicę między tym, co znamy ze świata zachodniego, a tym, co jest po prostu częścią chińskiej cywilizacji. I dzisiaj chciałabym wskazać na pewien fundamentalny, albo inaczej, na pewną fundamentalną sprawę dla zrozumienia tego, na czym zasadza się właśnie ta chińska odrębność, dlaczego Chińczycy działają inaczej i dlaczego świat zachodni zasadniczo Chińczyków nie rozumie, a przede wszystkim nie rozumieją ich Amerykanie i moim zdaniem nie są w stanie ich w ogóle zrozumieć i moim zdaniem nigdy ich nie zrozumieją, chyba że przejdą rzeczywiście bardzo głęboką, nazwijmy to, resocjalizację cywilizacyjną. Teza mojego wystąpienia jest taka, że różnica ta bierze się z tego, że Chińczycy we wczesnej nowożytności, czyli mniej więcej na przełomie XV-XVI wieku, poszli zupełnie inną drogą niż świat zachodni. Mało kto już pamięta, że w momencie, kiedy Zachód, właśnie te państwa europejskie, wyruszały na podboje kolonialne, Chiny były najpotężniejszym państwem świata. Chiny posiadały największą flotę. Chiny mogły pójść tą samą drogą, co poszedł właśnie świat europejski. Ruszyć na podbój, ruszyć na ekspansję. Chiny mogły w tamtym czasie przejąć filozofię, która się wtedy narodziła w świecie właśnie europejskim, o której zaraz powiem, wejść na drogę tej nowożytnej modernizacji, na którą weszła Europa i obecnie znajdowałyby się w zupełnie innym miejscu. Chiny tego nie zrobiły. Jak wiadomo, swoją flotę zniszczyli, Chińczycy zniszczyli i wycofali się, można powiedzieć, z tej rywalizacji ze światem europejskim i zamknęli się w swoim własnym świecie, za co później zapłacili wysoką cenę, gdyż w XIX wieku właśnie Europa zapukała do drzwi i to bynajmniej nie w przyjacielski sposób i Chiny zostały skolonizowane. To była cena właśnie za to, że Chiny taką, a nie inną decyzję podjęły kilkaset lat wcześniej. I to oznacza, że na gruncie pewnej filozofii społecznej, podkreślam, na gruncie filozofii społecznej, Chiny w bardzo dużym stopniu zostały w czasie przednowożytnym. Dalej funkcjonują na matrycy świata przednowożytnego. Natomiast cały zachodni świat, także w międzyczasie Rosja poprzez rewolucję bolszewicką weszła właśnie w te tryby, sposób funkcjonowania według tego świata nowożytnego. I o co chodzi? Na czym polega ta różnica? Kwestia jest tego rodzaju, że do nowożytności, czyli tak jak powiedziałam, do tego XV-XVI wieku i w Europie, i w Chinach, dominowało tak zwane myślenie
organiczne, wspólnotowe, można powiedzieć takie kosmologiczne, gdzie było wiadomo, że wszechświat to pewna całość i że wszystko, co istnieje, jest pewną częścią całości, jest pewną częścią wszechświata i że znaczenie tej części możemy zrozumieć tylko i wyłącznie poprzez zrozumienie tego, jaką rolę, jaką funkcję pełni właśnie w tej całości. Było to myślenie, które patronowało cywilizacji greckiej, cywilizacji rzymskiej, cywilizacji łacińskiej. Było to myślenie oparte na kategorii pewnej relacyjności. Patrzono na wszystko przez pryzmat relacji, relacji określonych bytów między sobą i relacji tych bytów w stosunku do całości. Temu patronowało myślenie w kategoriach przyczyn celowościowych, czyli czemu coś służy, do czego to zmierza, jaki jest cel. Był to właśnie, mówi się dlatego, że nazywa się to takim organicznym sposobem myślenia, gdyż patrzyło się właśnie na to, na cały świat, jak na taką pewną organiczną, żywą, żyjącą całość. I tutaj właśnie ten schemat myślenia moim zdaniem bardzo dobrze odzwierciedla właśnie ta chińska medycyna, gdzie tam pozostał, albo inaczej, no, opiera się na pewnym właśnie takim starym sposobie myślenia o świecie, który ludziom Zachodu jest już zupełnie, zupełnie obcy. Jaka jest podstawowa idea? I ja mówię o tym jako filozof. Oczywiście na medycynie się nie znam, nie interesują mnie szczegóły, interesuje mnie pewna filozofia, która stoi za tym sposobem myślenia, która moim zdaniem sama w sobie jest fascynująca i godna uwagi. W chińskiej medycynie ciało człowieka, organizm, nie tylko człowieka, traktuje się jako pewną żyjącą całość. Jaką pewną żyjącą całość, którą ożywia energia, prawda? Mamy tutaj tą ideę tych przepływów energii, różnych centr energetycznych. Nie wchodzę w to w ogóle. Chodzi mi o pewną ideę właśnie takiej żyjącej całości, która jest ożywiana przez tę energię życiową. I tam, gdzie ta energia życiowa dociera, tam jest życie. Tam, gdzie jej zabraknie, tam powstaje niedobór. Powstaje śmierć, można powiedzieć. Jeśli jej chronicznie brakuje, może dojść do pewnego zamarcia. I co tu jest istotne? Idea jest taka, że każdy organ ma swoją funkcję, ma swoje zadanie i jego funkcję, jego zadanie możemy zrozumieć tylko i wyłącznie w kontekście działania całości. Nie zrozumiemy, czym jest serce, jeśli nie będziemy rozumieli całości. Nie zrozumiemy, czym jest mózg, jeśli nie będziemy rozumieć całości. Nie zrozumiemy, do czego służą nogi, jeśli nie będziemy rozumieć całości. Jednocześnie organy pozostają w określonej relacji między sobą. I przede wszystkim każdy organ potrzebuje określoną ilość energii. I potrzebuje dokładnie tyle, ile potrzebuje. Czyli nie ma sensu, żeby powiedzmy powodować albo inwestować całą energię w jeden organ. Tak, by, nie wiem, głowa gromadziła całą dostępną organizmowi energię, mówiąc, że ja jestem najważniejsza, więc ja muszę mieć najwięcej. To takie myślenie spowoduje nadmiar w jednym miejscu, czemu będzie odpowiadał niedobór w innym miejscu, bo może zabraknie tej energii nogom. I co głowa, że tak powiem, nogi będą obumierać, bo nie będą miały tej energii. I co z tego przyjdzie głowie, że będzie miała tej energii za dużo, jeśli straci nogi? Mówiąc już tak bardzo, bardzo obrazowo, ale moim zdaniem takie obrazy naprawdę wiele tłumaczą. Jaki jest sens gromadzić w jednym miejscu, jeśli zabraknie gdzieś indziej? Cała chińska medycyna i moim zdaniem cały chiński sposób myślenia i moim zdaniem przednowożytny sposób myślenia opierał się właśnie na tym rozumieniu procesów życiowych w znaczeniu harmonii, w znaczeniu równowagi, w znaczeniu tego, żeby każdy dostał tyle, ile mu się należy
ile potrzebuje do tego, by pełnić swoją funkcję. Nie za dużo, nie za mało. Po co w jednym miejscu gromadzić, jeśli nie jest to do niczego potrzebne, a zabraknie tego w innym miejscu? Co z tego, że jeden będzie miał wszystko, jeśli inni nie będą mieć nic i na końcu dojdzie do takiej nierównowagi, że całość się rozpadnie i ten, co miał wszystko, na końcu także straci? Jest to myślenie, które zakłada bardzo szeroką perspektywę, do tego długofalową i głębokie rozumienie rzeczywistości, że tak po prostu jest, że świat tak po prostu jest skonstruowany. I jednocześnie, że nie ma sensu tworzyć jakiejś, nie wiem, hierarchii ważności, że głowa jest ważniejsza niż nogi, bo głowa myśli, a nogi tylko chodzą. I co więcej, teoretycznie no, bez nóg da się przeżyć, prawda? Bez głowy czy bez serca nie przeżyjemy, ale bez rąk, nóg, włosów, uszu możemy żyć. Więc czy to oznacza, że mamy pogardzać tymi nogami, bo one są nie mniej warte? Czy człowiek myśli o sobie w ten sposób, że serce hołubi, prawda, moje serce najważniejsze, a nogi to takie nie wiadomo co? Mówię o tym w kontekście też rozumienia spraw społecznych, bo oczywiście właśnie ta klasyczna koncepcja, to właśnie myślenie takie organiczne, wspólnotowe, holistyczne, jak to się teraz mówi, przenosi ten obraz ciała człowieka oczywiście także na społeczeństwo, prawda? Gdzie podkreśla się, że społeczeństwo, aby było zdrowe, także musi funkcjonować w stanie pewnej równowagi. I gdzie owszem, głowa ma swoją funkcję, serce ma swoją funkcję, ale nogi, ręce do pracy także są potrzebne i należy im się szacunek. Nie są gorsze przez to, że nie są sercem, że nie są mózgiem. Jest to zupełnie chore, chore myślenie. I jak się rozumie ten schemat właśnie tego rzeczywiście przywiązania do tej idei harmonii, idei równowagi, tego, że gromadzenie, kumulowanie w jednym miejscu jest bez sensu, bo zabraknie tego w innym miejscu, to doprowadzi do naruszenia równowagi i to doprowadzi do choroby, czyli na końcu wszyscy mamy problem, to jest właśnie ten chiński sposób myślenia, który moim zdaniem jest zupełnie podstawowy do tego, żeby zrozumieć chociażby całą ideę nowego jedwabnego szlaku, czy w ogóle chińską dyplomację, gdzie oni autentycznie rozumieją to, że jeśli będą chcieli ściągać wszystko do siebie, tak jak moim zdaniem robią to teraz Amerykanie czy Zachód, to wyjałowią wszystko dookoła, na końcu sami stracą. I na końcu sami stracą, bo będą otoczeni w gruncie rzeczy czymś martwym, czymś, co już nie będzie miało żadnych sił życiowych. Więc moim zdaniem idea nowego jedwabnego szlaku to jest właśnie coś, co ma być taką siecią energetyczną, przez co ma płynąć ta energia życiowa, która ma ożywiać świat i gdzie chodzi o to, żeby ta energia docierała w różne strony świata, żeby powodowała właśnie to ruch, to życie, ten ruch, żeby rzeczywiście ożywiała świat. Myślę, że tak to należy rozumieć. Więc pewne dążenie do jakiejś równowagi, do harmonii jest czymś, co jest autentycznie wbudowane w ich sposób myślenia, a nie tylko jakimś PR-owskim zabiegiem. Ten sposób myślenia w Chinach w zasadniczy sposób przetrwał, natomiast nie przetrwał na Zachodzie. Co się stało na Zachodzie? We wczesnej nowożytności zaczęły się pojawiać idee, które zaczęły wprowadzać całą rzeczywistość do swego rodzaju mechanizmu. Był to wpływ różnych kierunków filozoficznych, neoplatonizmu, który był zafascynowany chociażby matematyką, geometrią, gdzie pojawiła się idea zaprojektowania odgórnie takiego idealnego porządku, a następnie narzucenia go rzeczywistości, wcielenia go siłą w życie, dopasowanie świata do pewnego odgórnego projektu. Był to nominalizm, który odrzucał realizm, który uważał, że istnieją tylko i wyłącznie byty jednostkowe, a więc to musiało prowadzić do pewnego atomizmu.
I to utorowało drogę do właśnie takiego mechanicznego pojmowania rzeczywistości. Wszystko to są takie właśnie atomy i z tych atomów można potem budować jakąś konstrukcję, jakąś maszynę. Pojawił się tu coraz większy naturalizm, traktowanie człowieka tylko i wyłącznie jako elementu przyrody biologicznej, bez odwołania do tego szerszego, właśnie takiego kosmicznego, holistycznego obrazu świata. Do tego doszło także zafascynowanie eksperymentami, które samo w sobie zakłada pewien taki redukcjonizm, prawda? Badamy bardzo wąski wycinek rzeczywistości, jeden stosunek przyczynowo-skutkowy, jedno prawo przyrodnicze i właściwie wszystko inne dookoła nas nie interesuje. I to cały ten Ta cała zmiana, która została wywołana chociażby przez Bacona, przez Kartezjusza, dualizm Kartezjusza, Newton, potem Thomas Hobbes w kwestii nauk społecznych, oświecenie, potem scjentyzm w XIX wieku, właśnie utorowało drogę do takiego myślenia mechanicystycznego. Świat to jeden wielki mechanizm, ten przysłowiowy zegarek, prawda, który Bóg kiedyś nakręcił i zostawił, żeby on sobie już sam potem chodził. Świat to mechanizm, jak człowiek pozna te mechanizmy, no to stanie się panem świata, panem przyrody, panem życia, jak to mówi Harari, homo deus, prawda, tym, który ma siłę tworzenia i niszczenia. Harari stoi właśnie na końcu tego procesu, sprowadzenia wszystkiego do mechanizmów, do prostych mechanizmów. Jak się zna mechanizmy, wtedy można konstruować swoją własną rzeczywistość i narzucać swoją wizję rzeczywistości. I proszę zauważyć, że właśnie dokładnie w ten sposób postrzegany jest człowiek właśnie w tym świecie zachodnim. Obecnie tak jest postrzegany człowiek. Człowiek to jest taka maszyna, do której przyczepiona jest głowa. Głowa, która myśli, czyli taki software, można powiedzieć, i to ciało jako taka maszyna, hardware, prawda? To jest mniej więcej takie wiodące wyobrażenie człowieka. Stąd się biorą wszystkie idee, że, nie wiem, człowieka można ściągnąć na jakiś dysk, prawda? Mój ulubiony przykład, serial Upload, ale jest wiele innych filmów, które mają ten wątek, prawda, że człowiek został zgrany, jakby mózg człowieka zostaje zgrany na dysk i potem po śmierci dorabia mu się wirtualne ciało i jakby ten człowiek tam w tym komputerze niby dalej żyje, a jak się udaje potem odtworzyć jego biologiczne ciało, na przykład w drodze klonowania, to można zrobić wtedy download, prawda, czyli ściągnąć tego człowieka z tego dysku i to ciało ożywia i dalej funkcjonuje. No to jest absurdalne kompletnie, ale to jest właśnie ten kartezjański mechanicyzm. To jest właśnie filozofia kartezjańska. Człowiek jako maszyna, ciało jako maszyna i wgrywa się tutaj właśnie tą, co jest w głowie i ciało w ten sposób ma się w jakiś sposób ożywić i działać. I w ten sam sposób oczywiście traktowane jest społeczeństwo. Tutaj ważną rolę odgrała filozofia Thomasa Hobbesa, który właśnie te mechanicystyczne, takie redukcjonistyczne wyobrażenia przeniósł na świat nauk społecznych. Społeczeństwo to też maszyna. To też maszyna, którą rządzi głowa. No to ten właśnie rząd. Lewiatan, prawda? Lewiatan, który trzyma wszystkich pod kontrolą, żeby był porządek i ludzie się podporządkowują, są częścią tej maszyny, funkcjonują jako takie trybiki, ale za to mają gwarancję bezpieczeństwa i porządku. Społeczeństwo to mechanizm i też wszystko jest traktowane właśnie w kategoriach mechanizmów, więc człowiek, żeby mógł funkcjonować w takim społeczeństwie, w takim mechanizmie, musi zostać odczłowieczony, musi zostać właśnie jakby okrojony ze wszystkiego, co indywidualne, żeby mógł się stać takim trybikiem tej maszyny, który będzie programowany przez państwo. Bo ten program ma zapewnić nam bezpieczeństwo, więc człowiek musi wyrzec się wszystkiego, co jego, co indywidualne, wszystko, co związane z jego własną siłą życiową, bo
siła życiowa i życie jest jednak dość spontaniczną siłą. Więc wszystko, co spontaniczne, wszystko, co związane rzeczywiście z człowiekiem, musi zostać zniszczone, żeby człowiek mógł być tym trybikiem w tej maszynie. I właśnie w takim świecie żyjemy. I właśnie w takim świecie żyjemy, przy czym jesteśmy teraz na etapie, można powiedzieć, tego ostatecznego rozwiązywania kwestii człowieka jako żyjącej i rzeczywiście żywej istoty i ostatecznego rozwiązania w kwestii właśnie budowy takiej maszyny, takiej wielkiej maszyny, w którą człowiek ma być wtłoczony. I bez wątpienia prymusem w tej dziedzinie jest oczywiście Unia Europejska, która funkcjonuje jak taka wielka maszyna, która niszczy w ludziach człowieczeństwo, niszczy jakikolwiek indywidualizm, niszczy jakąkolwiek niezależność. Ludzie mają być takimi trybikami, Niemcy od lat takimi trybikami są i oni się w tym czują doskonale, bo innego życia nie znają, bo już nie pamiętają, że można inaczej. Moje pokolenie wychowane w Polsce jeszcze to pamięta, że można inaczej. Wiele osób na Zachodzie już tego nie wie. Są absolutnie podporządkowani, absolutnie służalczy i są absolutnie przekonani, że muszą się władzy słuchać, bo za to władza będzie się o nich po prostu troszczyć. Jest to czysty Hobbes, jest to czysty, można powiedzieć, algorytm pruski, ponieważ Prusy w największym stopniu wyrażają właśnie wszystkie możliwe tendencje właśnie tego mechanicystycznego, tego właśnie świata nowożytnego, nastawionego na władzę, kontrolę, ekspansję, dominację. I właśnie to nowożytne państwo, to państwo maszyna w tej chwili chce ludzi już pozbawić nawet własnego prawa do odczuwania świata po swojemu, gdzie chce rzeczywiście wszystkich podpiąć do jakiejś takiej wielkiej symulacji cyfrowej, tak żebyśmy byli już nawet głowami podpięci pod ten świat, pod to właśnie jakieś takie centrum sterowania i żeby już rzeczywiście dopiąć do końca ten projekt, że nasze głowy będą sterowane przez tą maszynę. Temu ma służyć oczywiście ta cała sztuczna inteligencja stworzona przez Billa Gatesa, gdzie ten, nie wiem, algorytm główny, czy jak to się tam nazywa, został nawet nazwany Prometeuszem, proszę Państwa. Nie jest przypadek. Oni uwielbiają symbole. Poczytajcie sobie, co oznacza tutaj właśnie ten archetyp Prometeusza. Homo Deus, prawda, się kłania tutaj. Tworzą sobie tego nowego Boga, do którego mamy być podłączeni, który będzie nami rządził i człowiek rzeczywiście stanie się tylko i wyłącznie takim trybikiem w tej Gai X. Gaia X, czyli właśnie ta sztuczna ziemia, sztuczna natura, sztuczna ludzkość. To jest doprowadzenie tej logiki nowożytnej do ostateczności. To nie jest żaden socjalizm. Socjalizm to jest tylko i wyłącznie jeden z przejawów tego. Świat współczesnego kapitalizmu funkcjonuje dokładnie tak samo. To już prędzej można by nazwać jako właśnie technokratyzm. Rządy techniki, rządy technokratów. I ten świat to jest oczywiście świat totalitarny. Świat totalitarny, gdyż najpierw jednostki mają zostać totalnie zatomizowane, totalnie właśnie ogołocone ze wszystkiego, co ich, po to, żeby można było je, no właśnie, wcisnąć w te trybiki i żeby odgórnie były całkowicie kontrolowane, całkowicie zarządzane, żeby właśnie ta centralna głowa mogła wszystkim centralnie sterować. I ten obraz właśnie tego ciała jako mechanizmu, które jest rządzone przez jakąś taką właśnie sztuczną głowę, to jest właśnie ten obraz społeczeństwa, w którym żyjemy. Jest to obraz, według którego funkcjonują elity zachodnie. Przeciętny człowiek może nie mieć o tym zielonego pojęcia, ale te elity tworzące świat zachodni są same zaprogramowane na taki sposób myślenia. I myślę, że wiele osób nawet uczciwie może nie zdawać sobie sprawy z tego, że sami myślą właśnie według takich kategorii, że sami są już produktem
tego świata mechanicystycznego. Sami są już wytworem, sami są swego rodzaju towarem, mówiąc językiem Marksa. Sami są już tylko i wyłącznie pewnym dodatkiem właśnie do tej maszyny, bo ta logika tego właśnie takiego mechanicznego funkcjonowania, ona się reprodukuje, prawda? Ona się coraz bardziej reprodukuje, niszcząc wszystko, co napotyka, bo jest skuteczna, bo opiera się na kompletnie bezetycznej, pozaetycznej jakiejkolwiek. Tam nie ma żadnej etyki, tam jest tylko i wyłącznie kwestia skuteczności, kwestia zwiększania kontroli, zwiększania dominacji, tam jest tylko i wyłącznie kwestia ekspansji. I w takiej logice świat nowożytny, świat zachodni znajduje się od nowożytności. Oczywiście to się rodziło powoli, prawda? Te idee się powoli rozpychały. Na dobre zapanowały mniej więcej, można powiedzieć, od po rewolucji francuskiej, można powiedzieć, na dobre zaczęły już rzeczywiście coraz bardziej dominować. I to jest właśnie ta kwestia, że pójście tą drogą dało Europie, potem także Stanom, olbrzymią przewagę, przewagę nad resztą świata, ponieważ ten sposób myślenia rzeczywiście idealnie nadawał się do tego, by tworzyć skuteczne organizacje, gdzie bardzo skutecznie, można powiedzieć, kumulowano pewną moc, energię swobodną. Ten sposób funkcjonowania stworzył nowoczesną naukę opartą właśnie na eksperymentach, opartą na tworzeniu wynalazków, na postępie technicznym. I to była właśnie ta przewaga, która sprawiła, że świat zachodni zaczął podbijać wszystkich dookoła. I ofiarą tego także oczywiście stały się Chiny. Polska była jedną z pierwszych ofiar i do dzisiaj wielu Polaków tak naprawdę nie rozumie, co się stało, że to była właśnie, że byliśmy już ofiarą tych nowych tendencji, gdzie najważniejsze było powiększanie swojego terenu wpływu, ekspansja, kumulacja, prawda, coraz większa kontrola i budowanie coraz większych i coraz sprawniej zarządzanych organizacji. Staliśmy się takim, można powiedzieć, paliwem dla państwa pruskiego, które karmiło się naszą krwią i samo obrastało, prawda, w siłę, samo było coraz mocniejsze po to, żeby móc podbijać kolejne państwa, podbijać Europę. Tak to działa. Taka jest logika tego świata nowożytnego. Nieważne jest, by zachować jakąś równowagę, ważne jest, by być coraz większym, coraz silniejszym, mieć przewagę nad innymi, dominować innych, zniszczyć innych, podporządkować sobie. I tutaj to niemieckie słowo, albo inaczej, brakuje mi w języku odpowiednika niemieckiego słowa właśnie Beute. Beute, czyli łup, zdobycz, ofiara, które moim zdaniem jest centralną właśnie kategorią tego świata nowożytnego i moim zdaniem kluczem do prusactwa. Dlaczego jest ważne? Ponieważ to słowo jest związane ze słowem ausbeuten, czasownikiem ausbeuten, czyli właśnie jakby wykorzystywać kogoś, wyzyskiwać, prawda? Właśnie można powiedzieć pozyskiwać jego energię życiową, pozyskiwać jego zasoby, eksploatować, prawda? Czyli beute, czyli ta zdobycz jest od tego, by ją ausbeuten, czyli by ją eksploatować. Właśnie ta eksploatacja to jest coś, co jest esencją nowożytności. Wszystko ma podlegać eksploatacji. I tak jest. Garstka najbogatszych eksploatuje cały świat, do niedawna cały świat i powoli właśnie ten świat niezachodni, globalne południe się od tego odcina, udaje mu się wyemancypować i mówi nie, nie chcemy więcej być terenem eksploatacji, nie chcemy więcej być tą właśnie beute, nie chcemy tego Ausbeutungu całego. I kwestia jest tego rodzaju, że jakby ta nowość związana z Chinami polega na tym, że Chiny stają się nowym hegemonem, nie wchodząc właśnie w tą logikę świata nowożytnego. Nie wchodząc w logikę świata nowożytnego. Chiny
w kwestii filozofii społecznej. Już tłumaczę, o co chodzi. Chiny po tym, jak właśnie stały się w XIX wieku taką bojtę, tą zdobyczą, łupem świata zachodniego, przede wszystkim Anglii, i podlegały właśnie temu ausbeutungowi, eksploatacji, powoli zaczęły stawać z kolan i zaczęły odbudowywać swoją pozycję, przechodząc proces modernizacji, któremu się opierały, ale tylko w wybranych aspektach. Chiny postawiły na rozwój technologiczny, na rozwój nowoczesnej techniki i są rzeczywiście narodem, państwem, które kocha technikę i nikt ich nie musi do tego zmuszać. Oni po prostu to lubią, to ich fascynuje i to im wychodzi. Rzeczywiście jest tam bardzo duże takie społeczne przyzwolenie i zainteresowanie po prostu techniką. I tutaj Chiny rzeczywiście przeszły bardzo intensywny proces modernizacji i samo w sobie jest to ok, dlatego że technika, jeśli jest właśnie sprowadzana tylko i wyłącznie do tego, czym jest, czyli do świata technicznego, jest bardzo pożyteczna. Ja, jak wiadomo, jestem osobą, która jest zasadniczo pozytywnie nastawiona do techniki, pod warunkiem, że technika zna swoje miejsce, że logika myślenia technicznego nie jest przenoszona na inne obszary świata, na inne obszary rzeczywistości, pod warunkiem, że funkcjonuje w tym po prostu wytyczonym, wąskim w gruncie rzeczy obszarze, nie wchodząc w ogóle w buty antropologii czy filozofii społecznej, nie mówiąc już o metafizyce, czy w ogóle, no właśnie, jakimś takim, jak to się teraz mówi, holistycznym spojrzeniu na świat. Chiny modernizację przeprowadziły w wybranych aspektach tego sposobu zarządzania, gospodarowania, nowoczesnej gospodarki, zarządzania państwem, ale w kwestii filozofii społecznej zostały na gruncie normotypu własnej cywilizacji. I to jest, proszę Państwa, fenomen. To jest fenomen chiński. To jest tak naprawdę esencja, można powiedzieć, tego właśnie fenomenu. Coś rzeczywiście na skalę w jakimś sensie dziejową, bo jest to bardzo udane połączenie. Bardzo udane połączenie właśnie zachowania pewnego tradycyjnego wzorca cywilizacyjnego, właśnie tego przednowożytnego, z tym, co moim zdaniem w procesie właśnie tej nowożytności było jak najbardziej cenne i dobre, czyli właśnie to rozwój nowoczesnej nauki i techniki, ale nauki właśnie w kontekście rozwoju technicznego. I dlatego Chiny rzeczywiście działają w zupełnie inny sposób. Nie podporządkowali się tej logice technologicznej, tej logice nowożytnej, tej logice właśnie takiego myślenia w kategorii maszyny, jej ekspansji, jej dominacji. I dlatego ich dyplomacja i cały ich pomysł na świat jest zupełnie inny. Dlatego też uważam, że Amerykanie będą mieć bardzo duży problem z tym, żeby zrozumieć ten ich sposób działania, ponieważ no, Ameryka jest właśnie tym sztucznym państwem. Ameryka od samego początku była właśnie zupełnie sztucznym państwem, które zostało skonstruowane z niczego, a priori, właśnie według jakiegoś pewnego wymyślonego projektu i które siłą i przemocą było zbudowane na określonym terytorium i które od samego początku no właśnie funkcjonowało według tej logiki eksploatacji. I Amerykanie są doskonałymi sprzedawcami. Amerykanie wszystko sprzedają. Największe nie wiadomo co opakują w piękne opakowanie, dadzą temu super marketing i wcisną to, zawsze jakiś chętny się znajdzie. Jest to, można powiedzieć, ewenement pewien, ich te właśnie umiejętności sprzedaży, ale zasadniczo nie rozumieją spraw bardziej złożonych, związanych właśnie chociażby z kwestią wielowiekowych cywilizacji, które funkcjonują
według zupełnie innej logiki i zdecydowanie bardziej złożonej. Dlatego wszyscy ci, którzy twierdzą, że Chinami zarządzają, nie wiem, Rockefellerowie, jacyś zachodni właśnie technokraci, bo są takie wypowiedzi, z litości nie będę przytaczać tutaj, kto takie poglądy głosi, gdzie tam właśnie tutaj miał Brzeziński, Kissinger, Schwab i tak dalej, inni przyjechać do Chin, Chińczycy tacy głupi byli, tacy właśnie głupi Chińczycy, dali sobie wcisnąć kit, prawda, tam ci Amerykanie różne rzeczy naobiecywali, ci Chińczycy głupi są kompletnie i nie rozumieją, o co chodzi i tak naprawdę to Chinami nie rządzą Chińczycy, tylko właśnie ktoś tam z zewnątrz, ci Chińczycy tacy głupi są i dają się cały czas nabierać. No, no tak Polska działa, proszę Państwa. To czasem to, co myślimy o innych, to jest odbiciem nas samych. I myślę, że to przekonanie to właśnie bardzo dobrze odzwierciedla no to, co się z Polską stało, bo rzeczywiście Polacy zostali kompletnie oszukani. I Polska jest takim właśnie bojtę. Polska jest łupem, jest zdobyczą, podlega eksploatacji, ale właśnie ze względu na ten doskonały amerykański marketing. Większość Polaków wierzy, że żyje w jakimś po prostu, nie wiem, cudownym świecie i niedługo staniemy się potęgą i mocarstwem i będziemy tutaj krajem, mlekiem i miodem płynącym. A jesteśmy tylko i wyłącznie eksploatowaną neokolonią. Podobnie jak pewne państwo za naszą wschodnią granicą. I to jest właśnie ta kwestia tego, że jak się ma odpowiednie środki techniczne, chociażby manipulowania obrazem rzeczywistości, to ludziom można nawet sprzedać zupełnie zmanipulowany obraz świata. I teraz w kontekście tego, co mówiłam, można powiedzieć, że zaczyna się tworzyć właśnie takie w pewnym sensie starcie cywilizacyjne, właśnie tego świata wyrosłego z tej, moim zdaniem, błędnych, nowożytnych idei. Mówię błędnych w kontekście jakby całościowego rozumienia świata. Technika okej, ale patrzenie na człowieka jak na maszynę, na społeczeństwo jak na maszynę, na przyrodę jak na maszynę, na cały wszechświat jak na maszynę, moim zdaniem to jest zupełnie chore. Jest to zupełnie chore i powoduje tak naprawdę martwicę. Żeby z czegoś, co żyje, zrobić maszynę, trzeba to najpierw zabić. Po prostu. Żeby z czegoś, co żyje, zrobić maszynę, trzeba to najpierw zabić. I moim zdaniem cały projekt Gaia X, cały projekt, o którym mówi Schwab, o którym mówi Harari, połączenia świata biologii, świata ze światem cyfrowym, ze światem nowoczesnych technologii, to jest to właśnie dążenie do tego, żeby zabić życie, zabić przyrodę. Będziemy, kiedy człowiek zacznie to, co żywe, łączyć właśnie z tym światem techniki, to tak naprawdę zabije przyrodę, gdyż ta przyroda stanie się tylko takim martwym ciałem, martwym tworzywem, które będzie sztucznie ożywiane przez sztuczne technologie. I to jest ta Gaia X i to jest to, czego z głębi serca nienawidzę i zrobię wszystko, żeby nigdy nie doszło do realizacji tego projektu, który mógł powstać tylko i wyłącznie w głowach chorych ludzi, w głowach psychopatów, socjopatów, ludzi chorych na władzę, którzy są w stanie ukatrupić życie na całej Ziemi tylko po to, żeby się stać panami tej Ziemi. Żeby zamienić cały świat w taką machinerię, maszynę, Gaję X, którą oni będą sterować. Bo oni mają być tą głową. Oni będą pisać algorytmy dla Prometeusza i za pomocą tego Prometeusza będą rządzić masami, całkowicie podporządkowanymi, ale tak naprawdę żywymi trupami. Bo nie wiem, czy macie to samo wrażenie, ale moim zdaniem, jak patrzę na wiele osób poruszających się na ulicach, to kojarzy mi się to z takimi scenami z filmu Noc żywych trupów. Taki horror amerykański, na ówczesne, współczesne standardy może mało horrorowaty, ale właśnie pokazuje tę ideę. Ludzie, którzy się poruszają, ale są martwi.
wewnętrznie są martwi. Ich serca są martwe, ich umysły są martwe, ich dusze są martwe. Są takie poruszające się ciała. Niezdolne już do tego, żeby się poruszać, można powiedzieć, o własnych siłach. Muszą już mieć ten zewnętrzne bodźce, zewnętrznych poruszycieli, bo nie ma w nich już tej siły życiowej. Nie są w stanie już samych siebie poruszyć, bo już tam nie ma nic, co by ich poruszyło. Nie ma życia. Musi być właśnie ta maszyna, która będzie ich poruszać, która będzie ich bodźcować, żeby tymi rękami i nogami dalej ruszali. To jest świat zachodu i dlatego tego świata, tak powiem wprost, nienawidzę. Bo to jest coś, co próbuje sprzedać się jako postęp, jako jakiś punkt dojścia ludzkości. Coś, za co powinniśmy być wdzięczni, że żyjemy w takim wspaniałym, nowym świecie. A to jest trupiarnia. Dla mnie to jest trupiarnia i żyjemy w momencie, kiedy jeszcze jakaś grupa ludzi, która jeszcze żyje, nie chce stać się tymi żywymi trupami, która broni się przed tym, żeby za życia zamknąć ich w grobie. To jest logika tego właśnie świata nowożytnego. Oczywiście od czasu nowożytności te idee miały wielu przeciwników i najkonsekwentniej były krytykowane poprzez filozofię katolicką, prawda? Bo protestantyzm bardzo szybko przeszedł na drugą stronę mocy w kwestii właśnie filozofii i te idee filozoficzne bardzo mocno wyrastały też ze świata protestanckiego. Natomiast filozofia katolicka najdłużej właśnie stała na gruncie tego myślenia organicznego. Tego właśnie arystotelizmu, można powiedzieć, bo to nie jest kwestia religii w dużej mierze, tak jak mówił Konieczny, to jest kwestia cywilizacji, prawda? Religia może tworzyć tę cywilizację, ale w różnych cywilizacjach może funkcjonować inaczej. I moim zdaniem właśnie Sobór Watykański II był tym momentem, gdzie ten organiczny właśnie sposób patrzenia, ten arystotelesowski sposób rozumienia świata w dużej mierze pod wpływem przede wszystkim niemieckich idei został zanegowany, zdeptany, rozmiękczony i w tej chwili mamy takie jedno wielkie nie wiadomo co i papieża, który mówi o grzechach ekologicznych i tym się głównie zajmuje. W takim momencie jesteśmy. I teraz kwestia jest tego rodzaju, jakby wszystko wskazuje na to, że Chiny będą tym nowym hegemonem i ten świat zachodni ostatecznie runie. Runie, bo musi runąć, bo w dużej mierze jest już martwy, w dużej mierze jego siłą był właśnie wyzysk, było napadanie na kolejne państwa, grabienie kolejnych państw, eksploatowanie kolejnych narodów i w momencie, kiedy to globalne południe zaczyna się konsolidować i zaczyna mówić nie, to ten system właśnie tych drapieżników, które żyją z pasożytowania na innych, jakby jego pastwisko się kurczy. To jest jakby prosta logika, no w świecie jakby wszystko jest policzalne, prawda? Pastwisko coraz mniejsze, a ten potwór wielki musi jeść, prawda? Więc pastwisko mu się kurczy i w końcu zacznie zjadać samego siebie, a w końcu, za przeproszeniem, zdechnie z głodu. Zdechnie z głodu, kwestia jest tego rodzaju, co będzie dalej ze światem zachodnim po prostu. Bo po tym, co nas czeka, to rzeczywiście jest kwestia tego, co tu zostanie, prawda? Co tu zostanie i na ile te żywe trupy będą w stanie jeszcze wskrzeszyć się do życia i budować świat ludzi żyjących, ludzi żywych. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Nie wiem, co nas czeka konkretnie, jak to będzie wyglądało, ale bez wątpienia jedyną drogą na to, żeby nasz świat, chociażby Europa, czy po prostu Polska, przebudził się do życia, to jest właśnie powrót do realizmu, powrót do głębokiego rozumienia rzeczywistości.
powrót do uszanowania, że świat funkcjonuje według własnych autonomicznych reguł, że człowiek jest częścią całości, że podlega pewnym prawom, których nie stworzył i że mądrość polega na tym, żeby rozumieć znaczenie tego wszystkiego, co nas otacza. A znaczenie możemy rozumieć wtedy, kiedy rozumiemy to coś w kontekście całości. Nie da się zrozumieć znaczenia serca, jeśli nie rozumiemy całego organizmu. Nie da się zrozumieć znaczenia nóg, jeśli nie rozumiemy całego organizmu. Znaczenie części jest związane z tym, jakie miejsce zajmuje w całości, jaka jest jej relacja do całości, jaka jest relacja do innych części. Myślenie relacyjne jest tutaj kluczowe. Związana z tym kategoria mądrości. Nie tylko właśnie takiej wiedzy operacyjnej, wiedzy mechanicznej, ale mądrości, rozumienia spraw ludzkich, rozumienia tego, że człowiek się nie zmienia, że jeśli czytamy różnego rodzaju, nie wiem, teksty ze świata antycznego, które opisują ludzkie przywary, to tak jakbyśmy czytali teksty o naszym świecie, o współczesnym świecie, wtedy rozumiemy, że natura ludzka się nie zmienia. I to jest wyrażone właśnie przez hasło Fundacji Pro Vita Bona: rozumieć, by dobrze żyć. Żyć, proszę Państwa, a nie funkcjonować jako trybik tej machinerii. Ale żeby przestać być tym trybikiem tej machinerii, trzeba umieć dobrze żyć. A żeby dobrze żyć, trzeba rozumieć. Rozumieć rzeczywistość, rozumieć, kim się jest, rozumieć swoją sytuację. Świadomość sytuacyjna jest to takie ważne pojęcie. Mieć świadomość sytuacji, w jakiej jestem sytuacji. Co mogę, czego nie mogę. Co jest korzystne, co nie jest korzystne. I to w kontekście jakichś, nie wiem, długofalowych działań całego mojego życia, a nie tylko tu i teraz. I moim zdaniem właśnie paradoks polega na tym, że ta hegemonia chińska, ten nowy porządek, który się tam już zaczyna kształtować, może stać się właśnie tą jakby okazją do tego, że Europa sama wróci do swoich korzeni i sama zacznie odkrywać swoje własne korzenie. I oczywiście cywilizacja chińska, filozofia chińska w wielu kwestiach różni się od filozofii greckiej, rzymskiej, od świata łacińskiego. To jest absolutnie oczywiste i te różnice trzeba znać, trzeba rozumieć. Właśnie trzeba rozumieć, choćby po to, żeby móc się dogadać, żeby zrozumieć, jak działa drugi, zrozumieć kategorie, którymi się kieruje, zrozumieć jego świat i rozumieć swój własny świat i na podstawie właśnie takiego obopólnego zrozumienia budować swoje relacje. Budowa relacji to jest ta kategoria, która będzie zyskiwała coraz bardziej na znaczeniu. Nie budowa właśnie maszyn, systemów, czegoś, co jest odgórnie zarządzane, ujednolicone dla wszystkich, prawda, bo tak działają maszyny, uniformizacja, tylko właśnie budowanie swoich relacji, bo ten świat w coraz większym stopniu będzie się opierał właśnie na relacjach. Tak to, proszę Państwa, widzę moim zdaniem ten właśnie jakby nowy układ coraz bardziej gdzieś tam pojawia się na horyzoncie, gdzieś go tam coraz bardziej widać, więc zachęcam do tego, żebyście zaczęli właśnie patrzeć na świat, na przykład zachodni, przez pryzmat właśnie tych mechanizmów. Starajcie się je zauważyć i zobaczycie, jak bardzo jesteśmy wtłaczani w ten właśnie taki mechanizujący sposób funkcjonowania i zacznijcie zastanawiać się, jak można by żyć inaczej, jak można by to zrobić inaczej, jak ten świat mógłby wyglądać inaczej, bo moim zdaniem już teraz trzeba zacząć tę zmianę przeprowadzać i zacząć tę zmianę od siebie. I tutaj
Na zakończenie chciałabym polecić Państwu książkę, czy parę książek, które moim zdaniem dobrze opisują te procesy, o których mówiłam, w kwestii właśnie tej podmiany nauki na swego rodzaju ideologię, właśnie w kwestii filozofii społecznej, czy antropologii, czy metafizyki, kiedy mieliśmy coraz bardziej do czynienia właśnie z takim myśleniem ideologicznym, czyli konstruowania w gruncie rzeczy pewnej sztucznej rzeczywistości. Moim zdaniem to bardzo dobrze opisał Piotr Jaroszyński w książce Człowiek i nauka. Wiem, że ten autor ma jeszcze drugą książkę o podobnej treści, ale tamtej w ręku nie miałam. Tę mam, więc tę polecam. I polecam tę książkę każdemu, nawet jeśli ktoś nie przepada za filozofią katolicką czy chrześcijańską. No myślę, że tutaj po prostu pewne rzeczy są dobrze opisane, jeśli nawet to się nie zgadza z przyjętą perspektywą, ale pewne rzeczy zostały po prostu dobrze w jednym miejscu zgromadzone. I w kwestii takiego wdrożenia właśnie w ten sposób myślenia świata klasycznego, właśnie w ten sposób, w jaki ci ludzie próbowali zrozumieć otaczającą ich rzeczywistość, polecam książkę Pawła Armady Mistrzowie koncentracji. Aktualne nauki dla przyszłych humanistów. Są dwa tomy tego, ale jakby te dwa tomy są niezależne od siebie. Tytuł może jest taki trochę zagadkowy i właściwie nie wiadomo może nawet o co chodzi. Mistrzowie koncentracji. Chodzi o to, że w tym świecie, właśnie tym przednowożytnym, świecie realistycznym, chodziło o to, żeby dobrze rozumieć otaczającą rzeczywistość, dobrze rozumieć swoją sytuację, żeby zadawać określone pytania, żeby zadawać dobre pytania i żeby odróżniać prawdziwe odpowiedzi od pozornych odpowiedzi, od czegoś, co tylko udaje odpowiedź, ale jak tam trochę poskrobiemy, to się okaże, że jest to pic na wodę i w gruncie rzeczy żadna odpowiedź. A to wymaga umiejętności skupienia się, umiejętności koncentrowania się, umiejętności no właśnie włożenia takiego wysiłku intelektualnego w to, żeby rozumieć ten świat, rozumieć swoje własne miejsce w tym świecie. I jest to umiejętność, która jest ewidentnie niszczona, jest niszczona z pełną premedytacją. No wiadomo dlaczego. No jeśli człowiek ma być trybikiem tej maszyny, ma być tylko tym mechanizmem, a tym mechanizmem ma zarządzać jedna centralna głowa, no to człowiek musi wyłączyć swoją głowę. Albo inaczej, jego głowa musi zostać wyłączona. Wola człowieka musi zostać wyłączona, a człowiek ma być poddawany tylko i wyłącznie indoktrynacji, która udaje edukację. Z żadną edukacją już tutaj nie mamy do czynienia, to jest tylko i wyłącznie indoktrynacja. To jest takie właśnie wgrywanie programów, żeby człowiek zaprogramowany działał, prawda, i był tym trybikiem tej machinerii. Własną głowę musi wyłączyć, bo głowa dla takiej maszyny to problem. I nie ma co do tego wątpliwości, więc Paweł Armada, Mistrzowie koncentracji. Polecam też inne książki tego wydawnictwa, wydawnictwo Animi, gdyż celem właśnie tego wydawnictwa i samego pana Pawła, doktora Armady, jest właśnie przywracanie tej zdolności do myślenia. Praca zupełnie pod prąd i na ten moment, można powiedzieć, mocno na ugorze, ale miejmy nadzieję, że idą lepsze czasy dla wszystkich tych, którzy chcą no właśnie przywrócić w sobie tą mądrość życiową, wiedzę, którą mieli nasi przodkowie. A i książka Pawła Armady jest właśnie takim dobrym wprowadzeniem w ten świat ludzi cywilizacji klasycznej, w to, w jaki sposób rozumowali, jak myśleli, co ich interesowało, jak podchodzili do różnych spraw. I myślę, że to może być cenna lektura dla osób, które nie mają przygotowania filozoficznego, a które chciałyby, no właśnie, jakby przynajmniej zobaczyć, jak ten świat działał, prawda, jak on był skonstruowany, gdzie to myślenie o świecie było ściśle związane po prostu właśnie z tym życiem, ze sprawami życiowymi ludzi.
I na zakończenie polecę książkę, której sama jeszcze nie czytałam, na razie ją nabyłam. Będę czytać podczas wakacji. Książka Krzysztofa Gawlikowskiego, Chińskie metamorfozy, cywilizacja konfucjańska, cywilizacja zachodnia. Jest przede wszystkim o cywilizacji konfucjańskiej. Książkę na razie przeglądałam, bardzo, bardzo ciekawa i myślę, że na pewno warto po prostu poznać państwo, które będzie w coraz większym stopniu decydowało o losach świata, właśnie po to, żeby zrozumieć ten ich sposób działania. I tak jak powiedziałam, trzeba mieć świadomość, że cywilizacja chińska to cywilizacja chińska, Europa to Europa. I chodzi tylko i wyłącznie o to, że moim zdaniem to globalne południe ma duże szanse na to, żeby zniszczyć ten trójkąt bermudzki, który właśnie w niebyt zamienia nasze życie, nasz świat, który zaczyna pochłaniać wszystko, co żyje i zostawia taką właśnie martwicę. I mam nadzieję, że ten właśnie trójkąt bermudzki i ta antycywilizacja zostanie w końcu rzucona na kolana i pojawi się przestrzeń dla ludzi, którzy rozumieją, czym jest życie, którzy mają w sobie jeszcze to życie i którzy chcą żyć w zgodzie z prawami, według których funkcjonuje ten świat, a które człowiek może odkryć własnym rozumem, bo takie były założenia właśnie filozofii greckiej, z której wyrasta Europa, albo przynajmniej wyrastała, albo swego rodzaju wyrosła, a co zostało w międzyczasie mocno zniszczone. Dziękuję Państwu za uwagę. Ja życzę sobie, życzę Państwu tego, by przyszedł ten czas, kiedy żywi będą żyć wśród żywych i gdzie ten świat będzie nam sprzyjał, a to, co martwe, znajdzie się tam, gdzie jego miejsce. Na pewno nie pośród żywych. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.